Jest już z nami na łączach kolejny gość, Arkadiusz Duda, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości. Przepraszam, Arkadiusz Urban, przepraszam za przekręcenie nazwiska. Bardzo serdecznie witam pana prezesa. Witam serdecznie, dziękuję. O, mamy łączność. Panie prezesie, chciałbym porozmawiać o temacie, który ma taki ciekawy akronim SIM. Myślę, że w większości naszych widzów w pierwszej chwili będzie się to kojarzyło raczej z telefonem komórkowym, a chodzi o sprawy znacznie poważniejsze, o dach nad głową. Społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Wydaje się, że na razie ten temat w przestrzeni medialnej stosunkowo słabo funkcjonuje. Czy mógłby pan powiedzieć coś więcej na ten temat? Tak, trochę mnie to dziwi, że słabo funkcjonuje, dlatego że już mamy 350 gmin zaangażowanych w ten projekt w 30 takich społecznych inicjatywach mieszkaniowych. Kolejnych 400 gmin chce realizować kolejne 30 społecznych inicjatyw mieszkaniowych, czyli dochodzimy do poziomu co trzeciej, co czwartej gminy w Polsce, więc ten poziom zainteresowania, jeśli chodzi o samorządy, jest bardzo duży. Jest to o tyle zrozumiałe, że tutaj każdy samorząd, zwłaszcza ten mniejszy i średni, do których głównie jest program adresowany, może wejść do niego niejako z marszu, bo nie potrzebuje mieć żadnych zabezpieczonych środków budżetowych. On otrzymuje z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 3 miliony na objęcie udziałów. I dzięki temu samorządy mogą w dowolnym momencie wejść w ten program i realizować inwestycję mieszkaniową. Również takie małe gminy z małymi potrzebami, bo my mamy bardzo wiele takich małych gmin, które potrzebują 10, 20, 40 mieszkań. I oczywiście tam nie ma żadnych deweloperów, nie ma rynku mieszkaniowego. Dzięki temu programowi istnieje możliwość, że te gminy mogą mieć szansę rozwijania się, ustabilizowania swojej pozycji, dania możliwości dla swoich mieszkańców. Czyli krótko mówiąc, realizacji programu zrównoważonego rozwoju, realizacji podstawowych potrzeb w tych gminach. Czyli jak zdołałem się zorientować, czytając informacje o SIM-ach, to jest taka próba wyjścia naprzeciw jednemu z ważniejszych problemów naszego społeczeństwa, czyli zdobycie stosunkowo taniego dachu nad głową. Wiemy, że w wielu rejonach, tak jak pan prezes powiedział, deweloperzy nie budują, bardziej opłaca im się inwestować w wielkie miasta, niekoniecznie w mniejsze miejscowości, a z kolei w wielu miejscach, tam gdzie prywatni przedsiębiorcy funkcjonują, tam ostatecznie ceny tych mieszkań są bardzo duże, nie na kieszeń wielu naszych rodaków. Jak to w praktyce funkcjonuje? Ta forma budownictwa. Jak się rozkładają koszty tych inwestycji i jak to potem wychodzi, jeśli chodzi o płacenie już za samo mieszkanie? Nieprzypadkowo nazwa jest Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. Ona oddaje charakter tej inwestycji, bo wszystkie społeczne strony tego procesu budowlanego i tego montażu finansowego, o którym wspomniał pan redaktor, są tutaj włączone. Z jednej strony mamy właśnie rząd poprzez Krajowy Zasób Nieruchomości i Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa, a więc pierwszy element, o którym już wspomniałem, te 3 miliony na start dla każdej gminy, ale również 10% wartości inwestycji jest finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Do tego mamy 35% z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego i pozostała część to są tak zwani partycypanci, czyli przyszli mieszkańcy, ich wpłata własna, a potem czynsz, w którym jest rozliczany kredyt, jaki również spółka, czyli Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa zaciąga na dość korzystnych warunkach, bo to jest 3-miesięczny WIBOR bez marży banku, a teraz, ponieważ wchodzą nowe rządowe programy, między innymi znany program już zamrożenia stóp procentowych kredytowych na poziomie 2%, to spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa będzie mogła w takiej wysokości zaciągać ten kredyt i tym samym wrócimy do poziomu sprzed wybuchu wojny na Ukrainie. Także ten cały montaż finansowy będzie już w takiej formule, w jakiej pierwotnie zakładaliśmy. I tym samym ten czynsz, ponieważ też jeszcze mamy tam
regulowaną wartość odtworzeniową, która ustawowo każdy wojewoda ustala. Dzięki temu ten czynsz zawsze nam wychodzi nieco mniejszy od cen rynkowych. Program w związku z tym jest skierowany dla osób, które nie mają zdolności kredytowych, a takich osób ostatnio nam drastycznie przybyło, chociaż od lutego obserwujemy już trend spadkowy. Myślę, że ten program rządowy obniżenia stóp procentowych do poziomu 2% i zamrożenia ich dla budownictwa mieszkaniowego będzie tutaj jeszcze większym ożywieniem na rynku komercyjnym, a tym samym ta ilość osób potrzebujących takiego wsparcia, dla jakich jest kierowana społeczna inicjatywa mieszkaniowa, ustabilizuje się na niższym poziomie, co jest oczywiście dobre, dlatego że trudno sobie wyobrazić, ażebyśmy byli państwem socjalnym. Oczywiście tutaj też nie mówimy o państwie socjalnym, dlatego że my dajemy taką szansę dla tych osób, ażeby one doszły do własności. Wiemy o tym, że Polacy o tym marzą. To jest zrozumiałe po latach PRL-u, wywłaszczeń i okupacji, także te wojen. Także tutaj ten program idealnie odpowiada na potrzeby mieszkańców, tych, którzy nie mają tej zdolności kredytowej, ale mają szansę ją odzyskać i mają szansę dojść do własności w przypadku mieszkań budowanych, realizowanych w ramach społecznych inicjatyw mieszkaniowych. Ja przypominam sobie teraz lata 90., gdy jeszcze jako młody człowiek zakładałem rodzinę i też stawałem przed tymi samymi pytaniami, przed którymi teraz staje wielu młodych ludzi. Właśnie skąd mieszkanie? I wtedy, pamiętam, istniał taki program TBS. Na ile to jest ta nowa inicjatywa społeczna, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, na ile jest podobny do tych TBS-ów z lat 90. W dużym stopniu jest podobny co do formuły, natomiast jeśli chodzi o szczegóły, to już nie, dlatego że po pierwsze wtedy ciężar został właściwie przerzucony całkowicie na samorządy, jeśli chodzi o tworzenie TBS-ów. Dzisiaj, tak jak mówiłem, jest to wsparcie państwa. To wsparcie państwa pomagające założyć taką społeczną inicjatywę mieszkaniową i tym samym rozwinięcia tego programu w małych, średnich gminach, tam gdzie do tej pory po prostu ten program nie istniał. TBS-y powstawały raczej w większych miastach i ewentualnie średnich, natomiast już w tych mniejszych gminach z pewnością nie. Druga rzecz to jest właśnie ten element dojścia do własności, który tutaj jest w naszym programie wyeksponowany i on będzie miał miejsce. Wspomniał pan prezes o tym, że program kierowany jest przede wszystkim do osób nie mających zdolności kredytowej. Co tu dużo mówić, niebogatych ludzi, to wydaje się zupełnie zrozumiałe, ale jakie są pozostałe kryteria? Kto może się ubiegać o członkostwo, kto może stawać w takim programie? Wydaje się czymś naturalnym, że rodziny młode, startujące dopiero do życia ekonomicznego, ale czy tylko? Szczegółowe kryteria, bo ogólnie określa ustawa, ale szczegółowe kryteria z każdego naboru określa gmina. To ona jest dysponentem jakby tutaj tych lokali. Ona poprzez uchwałę Rady Gminy określi zasady, na jakich ci mieszkańcy mogą wejść, bo każda gmina ma różne problemy i różnie się to kształtuje. Właśnie niedawno byłem w Sierpcu i tutaj chociażby takich osób oczekujących na mieszkania jest, można powiedzieć, niedużo w skali, dajmy na to, Warszawy, bo to jest 20 rodzin, a my tutaj realizujemy program mieszkaniowy związany z budowaniem 40 takich mieszkań, więc to znacząco poprawi sytuację i najlepiej w takiej sytuacji samorządowcy wiedzą, jakie kryteria stworzyć, ażeby ten głód mieszkaniowy zaspokoić. Czyli tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju harmonijną współpracą tego szczebla państwowego z samorządowym. Wiedza, tak, świadomość samorządowców. Jeden z lepszych programów obrazujących taką współpracę rządu i samorządu. I w przeciwieństwie do wielu głoszonych haseł przez opozycję, przez wielu liderów politycznych, teraz zwłaszcza przed wyborami, obudzili się z różnymi programami. Apelują o to, ażeby stworzyć na przykład program właśnie, gdzie samorządy byłyby zaangażowane, nie wiedząc, że w ogóle taki program jest. Niestety ci politycy nie interesują się
tymi programami żyją raczej hejtem czy w jakichś bańkach medialnych, w których nie mają pojęcia o tym, co mówią i proponują w związku z tym nierealne programy, tak jak ostatnio słyszeliśmy również o zerowej stopie procentowej czy gruntach pokopalnianych. To są mrzonki nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Stąd też zarzuty również do takich instytucji jak Krajowy Zasób Nieruchomości, że nie realizuje tego programu, bo po prostu nie wiedzą, co my realizujemy, a realizujemy, tak jak panu redaktorowi wspomniałem, to na dużą skalę, bo z zaangażowaniem co czwartej, co trzeciej gminy. Panie prezesie, a czy to nie jest trochę tak, że te wszystkie nietrafione apele polityczne, pomysły, o których pan wspominał ze strony opozycji, czy to polityków, czy publicystów związanych z opozycją, wynikają z tego, że one są kierowane trochę do elektoratu wielkomiejskiego, który żyje jednak w pewnej bańce informacyjnej? Ja wielokrotnie zetknąłem się z tym, że w mniejszych miejscowościach samorząd zupełnie inaczej funkcjonuje, jest bliżej zwykłych ludzi i to bez względu na sympatie polityczne potrafią samorządowcy dość dobrze współpracować z programami państwowymi. Z pewnością pan redaktor ma rację. Rzeczywiście w dużych miastach samorządowcy zamiast zajmować się mieszkańcami zajmują się wielką polityką. Próbują wykorzystywać swoje stanowiska do tego, ażeby się zajmować tematami, które nie dotyczą samorządu. Oczywiście cierpią na tym miasta i mieszkańcy. To widać chociażby w Warszawie, jak to wygląda, no, jeżeli chodzi o komunikację i pomysły ideologiczne związane z ruchem miejskim czy innymi pomysłami. Niestety takich miast jest kilka w Polsce, które te większe właśnie, tak jak pan redaktor wspomniał, w których często dochodzi do dominacji polityki nad realnym życiem obywateli i to się niestety potem przekłada na jakość życia w tych miastach, która jest, no co tu dużo mówić, nie najlepsza. Mhm. Wspominał pan prezes o kilkuset gminach, że to będzie w skali kraju około 1/3 w ogóle wszystkich gmin, do których już program SIM dotarł. To jest liczba imponująca, jeśli chodzi o same gminy. Jaki jest pewien horyzont działania? To znaczy zwiększenie tej liczby, dotarcie do połowy, do wszystkich, czy zachowanie mniej więcej na tym poziomie? Jak pan prezes to przewiduje? My przewidujemy do końca tego roku podwojenie tej liczby 30 SIM-ów do 60, czyli około 750-800 gmin będzie w programie. Docelowo myślę, że już zbliżamy się do takiego założonego wcześniej końca, dlatego że zakładaliśmy maksymalnie co drugą gminę, a więc około 1000-1200 gmin. Chcielibyśmy w tym roku jakby zakończyć taki główny etap zakładania społecznych inicjatyw mieszkaniowych, ponieważ zmiana, jaką żeśmy przeprowadzili w zeszłym roku dzięki naszym parlamentarzystom Zjednoczonej Prawicy, umożliwia nam poszerzanie tych już istniejących SIM-ów o nowe gminy, więc te, które już powstaną, będą mogły być po prostu powiększane i mam nadzieję, że to już będzie taki proces dla takich trochę spóźnialskich w tym programie, którzy będą mogli do tego projektu dołączyć. To się wiąże z tym, że z jednej strony no, muszą być nie tylko środki, ale przede wszystkim grunty. Nie każda gmina, ani też my jako Krajowy Zasób Nieruchomości mamy takie grunty, więc w niektórych gminach się tego z tego powodu nie da zrobić. W innych z kolei to zapotrzebowanie również na mieszkania jest małe albo niewystarczające, bądź mają inne już formy budownictwa rozwinięte czy w trakcie realizacji i po prostu nie podejmą tej inicjatywy, więc to jest ten pułap taki, jaki żeśmy sobie zakreślili, do którego właściwie chcielibyśmy w tym roku w dużej części dojść. Ciekawa na pewno inicjatywa. Nasza telewizja będzie się starała uważnie przyglądać rozwojowi programu SIM. Jeśli pan prezes
teraz pozwoli się... Ja myślę, panie redaktorze, tak? że właśnie ze względu na to, że ona jest bardzo ciekawa, to ja się spodziewam raczej tego, że będzie okazja do takich rozmów, bo liczę się z tym, że bardzo wiele będzie ataków na nas, no bo jednak realizacja tego programu będzie skutkowała tym, że zadaje on kłam opozycyjnej propagandzie na temat tego, że nic się w temacie mieszkalnictwa nie dzieje. A jednak się dzieje. Ja jestem ciągle w kontakcie z samorządowcami, ciągle uzyskujemy już pozwolenia na budowę. Ja chcę powiedzieć, że w tym roku, w zeszłym roku uzyskaliśmy, bo od lata zeszłego roku zaczynamy uzyskiwać pozwolenia na budowę. Jest 3000 mieszkań w pozwoleniach na budowę w zeszłym roku. W tym roku spodziewam się 10 000 kolejnych i sukcesywnie kolejnych zgodnie z programem, bez propagandowego zadęcia i bez tej całej opozycyjnej tramtadracji, która się skończy oczywiście niczym, bo za tym nie idą żadne konkrety, to jest tylko wyborcza propaganda. Kampania wyborcza się powoli rozkręca. Być może pan prezes ma rację i ten wątek jako jeden z elementów kampanii powróci, jako cel do atakowania. Będzie nam na pewno bardzo miło zaprosić pana prezesa za jakiś czas, żeby porozmawiać o tym, jak się program SIM rozwija. Bardzo dziękuję teraz za naszą rozmowę. Pan Arkadiusz Urban był naszym gościem. Kłaniam się nisko. A już za chwilę godzina 15. O godzinie 15, jak co dzień w telewizji Republika, koronka do miłosierdzia Bożego. Ja się z państwem żegnam i życzę udanego popołudnia.